Dzień dobry, bardzo mi miło Was powitać i chciałam Was poprosić o brawa dla Was za to, że wytrwaliście do 15.20 w sobotę, więc ja panuję brawa i Ty sobie też, naprawdę, bo podziwiam Was za tę wytrwałość. Dzisiaj opowiem Wam o prostym języku i o rozmowie z interfejsem. Zakładam, że część z Was zajmuje się interfejsami na co dzień. Mam mało czasu, więc żeby Wam przybliżyć, czym jest prosty język, wybrałam taką metaforę okna. Po prawej stronie, załóżmy, że język to okno. Po prawej stronie widzicie witraż, metafora jest lokalna, witraż Wyspiańskiego z kościoła Franciszkanów. Po Waszej lewej. A po prawej Waszej zwykłe okno z przeźroczystą szybą. I to po lewej samo w sobie przyciąga naszą uwagę. To jest właśnie język literatury, język poezji. Okno po prawej to język prosty, język właśnie typowo użytecznościowy, przesyłający informacje. Sam język w sobie nie jest tutaj ważny, tylko informacja, którą przekazuje. Po językoznawczemu nazywamy te funkcje, właśnie funkcje przyciągania uwagi, funkcję przez język poezji i literatury, funkcją autoteliczną, a tę funkcję użytkową, informatywną. Kiedy trafiłam do świata IT, odkryłam, że istnieje jeszcze inna funkcja języka. Funkcja, która sprawia, że użytkownik czuje się bezradny, czuje się gorszy. W komunikatach pełnych żargonu ze świata IT trudno takiemu użytkownikowi się odnaleźć. Nazwałam ją, tę funkcję, na własne potrzeby, funkcją destrukcyjną. Ale nie tylko żargon tutaj jest przeszkodą, bo spójrzcie na taki pozornie prosty komunikat. Operacja nie powiodła się, proste słowa, krótkie zdanie, ale jeśli taki komunikat usłyszy osoba spoza świata cyfrowego, to w jej głowie mogą pojawić się podświadome, podprogowe skojarzenia i to podnosi trochę ciśnienie, więc zwłaszcza jeśli podczas operacji wystąpił błąd. Więc prosty język działa tak, czytam, rozumiem, działam. Nie muszę tracić czasu na rozkodowywanie znaczeń, nie muszę też walczyć z jakimiś skojarzeniami, z wybieganiem myślami poza kontekst. Od 2015 roku mamy własny standard prostego języka dla polszczyzny. To jest standard prostej polszczyzny, opracowany przez językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego na potrzeby portalu obywatel.gov.pl, wzorowany na portalu bliźniaczym gov.uk. Ten standard sprawił, że to jest ewolucja, tak? To jest ewolucja. Mam nadzieję, że te efekty tej ewolucji do Was trafiają, że administracja zyskała nową twarz, bardziej przyjazną. Urzędowy żargon powoli jest wypierany przez prostą polszczyznę. Ja często słyszę od zespołu, z którym pracuję, że my nie musimy pisać prostym językiem, bo nasi odbiorcy są inteligentni, oczytani i oni nie potrzebują prostego języka. Tylko w tym stwierdzeniu jest niewłaściwe rozumienie standardu, którym jest prosty język. Bo mamy dwa style efektywnej komunikacji i prosty język jest zalecany w komunikacji publicznej. To jest język uniwersalny dla wszystkich. Natomiast Easy to Read z angielskiego, właśnie tekst ETR, to jest ten standard, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Więc to są dwa różne standardy. Od roku mamy normę ISO, międzynarodową normę ISO prostego języka, która powstała trochę jako efekt działań ruchu społecznego, międzynarodowego ruchu społecznego. I jej twórcy zalecają używanie tego standardu wszędzie, we wszystkich kontekstach komunikacyjnych, w których ważne są prawa człowieka, prawo do informacji, a więc prawo, zdrowie, jakieś polityki publiczne, komunikacja, urząd, obywatel, ale też wszędzie tam, gdzie podejmowane są jakieś krytyczne decyzje dotyczące praw człowieka,
Również biznes, ten prosty język skradł administracji, bo to właśnie od administracji państwowej się zaczęło. I dlaczego prosty język dzisiaj zyskuje taką popularność? Dlatego, że on pozwala się nam odnaleźć w szumie informacyjnym, w którym często jesteśmy po prostu zagubieni i nie umiemy sprawdzić sobie z tym nadmiarem informacji. Dlatego ten prosty język jest takim odciążeniem użytkownika, odciążeniem poznawczym po prostu. Tak. Tak się dzieje, że coraz więcej humanistów trafia do świata IT, do świata, do zespołów UX, ale załóżmy, że no, przyszedł ktoś taki od treści i wam się nie podoba, to podpowiem tam, jak mu to zrozumie. Wystarczy mu przekazać makiety i poprosić o redakcję tooltipów i etykiet. Dlaczego atmosfera zgęstnieje? Dlaczego tak się dzieje? Jak przyjrzymy się definicji mikrokopii, czyli tym mikrotreściom, które tworzymy do aplikacji, to zobaczymy, jak bardzo mało tam statycznej redakcji, takiej klasycznej redakcji treści, a bardzo dużo analizy kontekstu. Kontekstu, który wiąże się z działaniem aplikacji i zachowaniem użytkownika. Bo każdy mikrokopii dotyczy uprzedza o tej akcji, która użytkownika czeka. Towarzyszy tej interakcji, ale też ją w jakiś sposób podsumowuje, dając feedback, informację zwrotną. Mój ulubiony ekran z Outlooka. Zobaczcie, tu jest pozornie prosty język. Proste słowa, proste zdania, ale komunikat jest niezrozumiały, dlatego że zupełnie nie współgra z UI. I tu tak naprawdę prostego języka nie ma, bo w prostym języku istotna jest struktura, dopasowanie do funkcji UI. To wam chcę właśnie powiedzieć, że sam prosty język ma w sobie bardzo dużo aspektu projektowania komunikacji. To nie tylko warstwa językowa, nie tylko poprawna polszczyzna, ale również wszystkie te zasady, którymi kierują się projektanci interfejsów. Heurystyki, prawo UX, psychologię gestalt i wszystkie zasady projektowania UI. No przed wami zapnijcie pasy, bo najbardziej intensywny kurs prostego języka w Polsce, jednozdaniowy. Próbujcie przeskanować to zdanie. Przeskanować, bo my dzisiaj praktycznie nie czytamy, my skanujemy. No jest to dość trudne. Powody są dość oczywiste, bo zdanie jest przede wszystkim za długie. Drugi powód to taki, że w tym tekście jest mnóstwo rzeczowników, w dodatku bardzo długich, zakończonych na anie, eniecie. To są tak zwane rzeczowniki zombie, które chodzą watahami. Jeden przyciąga następny. I one dlaczego one są nazywane zombie? A to dlatego, że kiedyś żyły w nich czasowniki w formie osobowej. Niestety redaktor uśmiercił te czasowniki i odebrał tak naprawdę życie temu fragmentowi tekstu. Poza tym mamy też takie, ja mówię na to ości, czyli abstrakcyjne rzeczowniki zakończone na ość. Mamy też stronę bierną, która spowalnia rozumienie treści i im jest zdanie podrzędne z imię słowem nie włączając, za którym bardzo często idą w języku polskim wykolejenia składniowe i tu taki błąd również jest. Ale oprócz tych form gramatycznych, o których wam mówię, istotne są też połączenia zdań, bo takie wyrażenia jak w przypadku, celem, właśnie będą zawsze wam przyciągać rzeczowniki zombie, więc unikajcie ich. Bo i to samo zdanie można napisać w prostym języku, jest dużo krócej i przystępniej, a sens jest dokładnie ten sam. Zachęcam was do ćwiczeń. Tu macie dwie aplikacje dostępne za darmo. Można sobie z nich korzystać, jeśli chcecie ćwiczyć prosty język. Ale załóżmy, że już znamy te zasady, możemy usiąść do interfejsu i pisać. Tymczasem okazuje się, że w projektowaniu treści nie tyle chodzi o pisanie, co
o wkładanie maksymalnego wysiłku w to, żeby słów w interfejsie było jak najmniej, to wpływa o to, wpływa to również na samą UI. Zobaczcie, niby ten sam ekran tematycznie dwóch różnych aplikacji. Po waszej prawej jest znany impost. Od razu widać charakterystyczny, dopracowany interfejs z minimum informacji. A po lewej jakaś inna firma dostarcza. Jest nawet informacji niewłaściwy nagłówek, w ogóle nieinformatywny. A do tego nie widać, że to proces. Tutaj w historii przesyłki widzę też odpowiednie UI, linię sugerującą proces i zaznaczony jest status. Więc słowa zawsze idą w parze z elementami UI. Ale załóżmy, że chcę wprowadzić dane mojego dziecka we wniosku promującym politykę rodzinną i wpisuję dane dziecka. Mamy taki zabawny przycisk dodaj dziecko. Tu jest jeszcze śmiesznie, ale w momencie, kiedy mamy te dane usunąć, już właściwie robi się dramatycznie. I tak, w mojej pracy ja często ratuję życie, więc uważajcie z wykreślaniem słów, bo może się to skończyć źle. Nie zawsze krócej znaczy lepiej. Prosto to znaczy efektywnie. Od naukowców, którzy zajmują się interakcjami człowiek-komputer, wiemy, że użytkownicy nie tylko oczekują prostoty w komunikacji, ale również takiej relacyjności, mówi się o konwersacyjnym projektowaniu treści. Chodzi o to, że oczekujemy od komputerów, żeby zachowały się trochę jak ludzie. Więc zauważcie, że od jakiegoś czasu aplikacje mówią nam dzień dobry, a niektóre nawet rozpoznają porę i mówią dobry wieczór. W formularzach, na przykład we wnioskach urzędowych, mogą nas pytać z prostymi zdaniami, czego oczekujemy, w takiej konwersacyjnej formie zdań, wypowiedzi. Interfejsy też mogą nas motywować wtedy, kiedy stracimy już ochotę na korzystanie z aplikacji, bo nam coś nie wyszło. Mogą też śpieszyć z pomocą, jak stare dobre FAQ, lubiane zwłaszcza przez te osoby, które nie są obeznane w świecie cyfrowym, dobrze. I wreszcie interfejsy dzisiaj przyznają się do błędu. My jako twórcy interfejsów nie ukrywamy się za maszyną, tylko podpisujemy się w pierwszej osobie liczby nogi, my. Życzę wam powodzenia we wszystkich operacjach, przepraszam, wszystkiego najprostszego, a zapraszam też do tego, żebyście się podzielili wrażeniami na temat prezentacji. Dziękuję bardzo.